Teraz trzeba otwarcie powiedzieć, że o koszulce stambulskiej, ostatnim pocałunku świata niemal nic nie wiadomo. Jak zresztą o wszystkich tego rodzaju świadectwach. Taka wiedza w wypadku koszulki i w innych tego rodzaju wypadkach niemal nie istnieje, ponieważ mało kto ma ochotę, żeby takie fenomeny o charakterze zarazem przedśmiertnym i pośmiertnym, dokładnie opisywać. Opisywanie oznacza bowiem wnikanie w sposób ich istnienia zazwyczaj trochę nieprzyjemny. Wybieram tu z relacji pułkownika Emila Bednarczyka kilka fragmentów, dzięki którym będziemy mogli zobaczyć, czy raczej wyobrazić sobie Mickiewicza umierającego w jego stambulskiej koszulce. Emil Bednarczyk przyszedł do drewnianego domku na skrzyżowaniu ulic Jeni Sheri i Kalenji Kuluk 26 listopada 1855 roku jak twierdził w swojej relacji spisanej w roku 1877, koło godziny dziesiątej z rana. Zastał tam kilka osób, które niebawem odeszły. Pan Lewi wybrał się do Seraskieratu, podpułkownik Kuczyński do reprezentanta wicekróla Egiptu, a pan Służalski za różnymi sprawunkami dla Mickiewicza. Nie chcąc, żeby chory Mickiewicz pozostał sam, Bednarczyk postanowił czekać, w drewnianym domku na powrót którejś z tych osób. Była wtedy godzina jedenasta i pół przed południem. Naglony niespokojnością wewnętrzną, postanowiłem pójść zobaczyć jak i czy Mickiewicz śpi i czy czego nie potrzebuje. Jakież nie było moje przerażenie, gdy otworzywszy drzwi stancji, w której się znajdowałem, zobaczyłem Mickiewicza rozebranego do koszulki, bladego jak trup stojącego w drzwiach swego pokoju z bosymi nogami i trzymającego się oburącz futryny drzwi, by nie upaść, bo wierzch ciała miał w tył pochylony? Rozebrany do koszulki Mickiewicz stał w drzwiach łączących jego pokój, ten, w którym umierał, z długim korytarzem? Przyskoczywszy do niego, schwyciłem go w pół, pytając, co tu robisz, panie Adamie, dokąd chcesz pójść? Nie mógł mi już odpowiedzieć, głową tylko wskazał miejsce wychodka, a na moją propozycję, że go tam zaprowadzę, z wielkim wysiłkiem wyjąkał, już nie. Więc chodź do łóżka, bo się przeziębisz, odrzekłem. Lecz gdy rąk od futryny drzwi nie opuszczał, bo spazmatycznie ją był pochwycił starałem się jedną ręką jego jedną rękę od futryny oderwać trzymając go drugą wciąż w pół objętego i to już właściwie cała ta scena która pozwala nam zobaczyć Mickiewicza w jego śmiertelnej koszulce i chyba półprzytomnego szarpiącego się przy futrynie drzwi z pułkownikiem Bednarczykiem dalej Mickiewicz przewraca się na podłogę Bednarczyk przewraca się razem z nim i wtedy nadbiega żona krawca, właściciela drewnianego domku. Usłyszawszy moje krzyki o pomoc, wpadła do pokoju Mickiewicza i do łóżka wnieść mi go pomogła. Bednarczyk został w domku przy kalendrzy kuluk do piątej po południu i nie było go tam, kiedy Mickiewicz umarł, co stało się prawdopodobnie tuż przed dziewiątą wieczorem. Według Bednarczyka za kwadrans dziewiąta, jak twierdził o godzinie trzy czwarte na dziewiątą, zmarły Mickiewicz prawdopodobnie zaraz po śmierci czy w chwili śmierci zapukał do jego mieszkania, chcąc się z nim pośmiertnie pożegnać. Ani z relacji Bednarczyka, ani z żadnej innej, z kilku relacji opowiadających o tym, co wydarzyło się 26 listopada w domu przy kalendzi Kuluk, nie wynika, żeby Mickiewicza przed śmiercią przebierano. I żeby w zamiarze ubrania go jakoś inaczej, zdjęto z niego koszulkę, w której Bednarczyk zobaczył go, gdy spazmatycznie blady jak trup trzymał się oburącz futryny. Koszulka była więc ostatnim ubraniem Mickiewicza. Ponieważ wiadomo tylko tyle, że istniała, każdy może ją sobie wyobrazić, jak mu się podoba. Mogła to być koszulka wełniana lub flanelowa, był listopad. Płócienna lub jeszcze z jakiejś innej materii. Mogła to być koszulka zapinana od góry do dołu, w tym wypadku trzeba sobie wyobrazić guziki i pętelki, lub dziurki na guziki, lub wkładana przez głowę. Mogła to być koszulka do kostek, do pół łydki, do kolan, albo jeszcze krótsza, ponieważ Bednarczyk zobaczył bose nogi Mickiewicza, więc nie sięgała do ziemi. Mogła to być koszulka czysta, brudna, biała, błękitna, żółta, szara. Z kołnierzykiem wykładanym, z kołnierzykiem stójką, bez kołnierzyka. Tyle wiadomo o koszulce. Wszystkie co do jednego szczegóły jej istnienia pozostawione są naszej wyobraźni. Taką koszulkę śmiertelną Stambulską, ostatni znak z żegnającego go świata istnień, ostatnie świadectwo, że istnienie istnieje, z całą pewnością istnieje i zawsze istniało, nie jest nicością, nie jest zmyślone, nie jest złudzeniem, jest czymś innym niż nicość, będzie miał każdy, komu to się będzie w odpowiednim czasie należało. A ponieważ każdy będzie miał swoją własną, jednorazową, a więc w pewnym sensie wyjątkową koszulkę. Koszulka będzie przybierać, jak zawsze przybierała, różne kształty. Możliwości objawiania się ostatniej spośród rzeczywistości są tysiące. Może to być oglądany półotwartym, półślepym okiem mętnym kątem załzawionego oka róg poduszki poszewka biała lub przyżółkła, przybrudzona w niebieskie pasy, na którym ściekając zasycha mały strumek śliny z półotwartych ust. Może to być strumek śliny, w którym poruszają się nitki krwi, może to być kawałek koca z wielbłądziej wełny, albo kawałek koca gorszej jakości z zielonego polaru, kawałek, który zasłania nos, usta i oko, zasłania mętny kąt oka, utrudniając oddychanie i widzenie. Albo może to być kawałek kroplówki, kawałek skośnie zawieszonego plastikowego worka z żółtawym płynem lub kawałek 2-3 centymetry przeźroczystej plastikowej rurki, która gdzieś się zaczyna i gdzieś się kończy, ale nie wiadomo gdzie. Może to też być kawałek białego sufitu, po którym coś chodzi. Mętniejący kąt załzawionego oka widzi to mętnie. Pająk albo mucha? Lub może to być jeszcze coś innego, ale zawsze coś w tym rodzaju, coś gatunkowo czy rodzajowo przynależnego do rzeczywistości, ostatni świadek istnienia istniejącego świata, ostatni pocałunek ostatniej rzeczywistości, coś, co przez chwilę, przez kilka sekund albo przez ułamek sekundy będzie się oddalało z kosmiczną szybkością. Uciekając od nicości i łącząc się z kosmosem istnienia. Potem, po kilku sekundach, po ułamku sekundy, kiedy to się oddali i gdzieś zniknie, nie będzie nic, mniej więcej tyle, jako tako, na ile język pozwala nieudolnie, da się o tym powiedzieć. Potem. To będzie niewypowiadalne.